Hej, witam wszystkich z tej strony Razimi i zapraszam na kolejny odcinek mojej serii Zagrajmy w Ghost of Tsushima. No i w ostatnim odcinku, no właśnie, że jesteśmy po uratowaniu pana Tsushimy, no i tam też właśnie zbieraliśmy, że tak powiem, sojuszników, no i daliśmy też sygnał Hanowi, że no jesteśmy gotowi do walki. No i właśnie tutaj będziemy teraz uwalniać wioski, no i ogólnie zbierać sojuszników. I tutaj niestety mam taką małą rzecz, że tutaj były takie dwa pytajniki, ale niestety wyłączyło mi się nagrywanie. Na szczęście szybko się zorientowałem, no i tutaj tych dwóch rzeczy nie zrobiłem, tutaj było Haiku z Yoshi i Lisianora, także dużo nie straciliśmy, no bo to raczej każdy zrobi, także to też nie było nic takiego jakoś super ciekawego. Także idziemy tutaj dalej i właśnie teraz idziemy jeszcze do jednego pytajnika, który się pojawił, i to jest kapliczka wiosennego wodospadu. I tutaj się będziemy teraz pod górę właśnie udawać, żeby to zdobyć. No i właśnie taki jest, myślę, plan. Także lecimy. Więc co tutaj? Chyba nie. Chyba bardziej tędy będziemy musieli jakoś iść. Bo zobaczcie, tutaj było gdzieś zejście, prawda? Dobra, wejdźmy do tej wody. Nie mam pojęcia, czy dobrze idziemy, ale chyba dobrze. Też w sumie patrząc po tym, że tam jest też przejście. Nie jestem do końca przekonany, czy dobrze. Chyba źle, wiecie, chyba niepotrzebnie wszedłem do tej wody. Dobra, to przeniesiemy się jeszcze raz tutaj na początek tej kapliczki. Będzie łatwiej wejść na pewno. To jeszcze raz. Jeszcze raz, no niepotrzebnie chyba tam zeskakiwałem, tak mi się wydaje. No, zdecydowanie, zobaczcie, tutaj można przejść. Ale byłem pewny, że do tej wody trzeba wejść, no i się niepotrzebnie tam kompletnie zszedłem, ale na szczęście dużo nie straciliśmy. Także jest spoko. Idziemy sobie dalej tędy. No, tutaj jeszcze możemy coś zebrać. Drzewo cisowe, spoko. Skocz tutaj, Jin. Dobra, pięknie. No i skaczemy dalej. No i super. Zabieramy zapasy. No i idziemy dalej do przodu. Tutaj skakujemy, skakujemy sobie tutaj. I tutaj po drzewku. I tutaj jeszcze jakiś kwiatek zdobędziemy, no i piękna sprawa. Dobrze, że tutaj gra nas mniej więcej kieruje, gdzie mamy iść, bo... A, tutaj już jest ta kapliczka, no to rzeczywiście bardzo niedaleko w sumie. Zaraz powinniśmy się tam dostać i będziemy mogli iść gdzieś dalej. Dobra, lecimy, lecimy, do góry, do góry. I chyba tutaj w lewo... Dobra, nie mam zielonego pojęcia, co Jin właśnie zrobił, ale przeżyliśmy na szczęście. Nie wiem, dlaczego się nie złapał tej gałęzi, było to dla mnie bardzo niezrozumiałe. No ale nic, drapujemy się jeszcze raz. Weź jeszcze, na wszelki wypadek jeszcze raz się wyleczę, jakby Jin miał znowu coś odwalić. Nie, teraz dobrze skoczył. Akurat nie wiem, co mu się stało, zawsze tak ładnie skacze. A teraz jakiś tutaj prawie, że odwalił nieźle, że prawie zginęliśmy. Ale dobra, jesteśmy już tutaj na szczycie. No i jesteśmy przy tej kapliczce, także super. I pomódlmy się przy niej. I dostaniemy amulet kolejny. Zapewne, bo zawsze przy tych kapliczkach takie amulety się właśnie dostawało. No, dokładnie tak, talizman kami wody, spoko. I teraz myślałem, że możemy pójść, bo jeszcze tutaj mamy to właśnie stojak bambusowy, więc zróbmy sobie go. Woda niegdyś tętniła życiem. Zróbmy ten. Przeżyliśmy z Juną tamten czas. A, to jest to miejsce, w którym zaczynaliśmy rzeczywiście grę. Także przetnijmy ten stojak. No i zobaczymy, co będzie dalej. Dobra, ładnie idzie. Aj, dobra, prawie. Kurde, prawie. Jeszcze raz. Dobra, blisko. A jednak na klawiaturze to się ciężko robi. Ale może damy zaraz radę sobie. Cały czas 6, no. Nie chcę się ten 7 zdjąć.
Dobra, udało się, pięknie. Chwila skupienia i mamy to. Jeszcze trzy by się przydało wziąć. No dobrze. Ale zobaczcie, coś ludzie się też wprowadzili. A jednak ja pamiętam to miejsce dość dobre, dobrze rzeczywiście z początku gry. Fajnie, że tu wracamy. Tak się chciałem jeszcze rozejrzeć, czy czegoś tutaj nie znajdziemy. Ale wydaje mi się, że te wszystkie budynki widzę, że są bardziej raczej pozamykane. Chociaż zobaczcie, tam ktoś jest w środku i może będzie to jakaś pogłoska. Więc zobaczmy. Ten obóz uciekinierów na skraju Zatoki Umugi jest przeklęty. Ludzie znikają. Ci ludzie są bezbronni, nie mają własnego domu. Stanowią łatwy łup. Wielu uchodźców straciło rodziny, bliskich. Dzieje się coś bardzo niedobrego. Położę temu kres. Okej, czyli taka jest zdecydowanie pogłoska. Albo tkwi na statku wroga. No dobra. Zobaczmy, jak daleko ta pogłoska. O, gdzieś bardzo daleko. Dobra, tu jeszcze po drodze mamy tą rzecz, ale to myślałem, że możemy się tym zająć później. Teraz na razie chodźmy tutaj w te miejsca, bo tutaj są te trzy takie rzeczy, które jeszcze trzeba odkryć. Zajmijmy się może tą wioską rybacką, tak myślę. To będzie dość blisko stąd, jak się przeniesiemy. Także chodźmy to zrobić. Bo rzeczywiście tylko 80 metrów, no to tyle co nic. Kurde, przez przypadek zamiast cisnąć F, zamiast cisnąć G, wcisnąłem F i zużyłem bombę dymną, ostatnią, którą mieliśmy. No nic, poradzimy sobie bez. Mam nadzieję, że teraz je szybko też zdobędziemy z powrotem. Kurde, nie ten klawisz nacisnąłem, no, ale peszek. Dokonaj skrytobójstwa wroga atakując z góry. Spróbujemy coś takiego zrobić. Chociaż tutaj będzie ciężko. No też wiadomo, to jest tylko cel poboczny, nie muszę tego robić na 100%, nie, ale skoro można, to dokonajmy tego skrytobójstwa z góry. Dobra. Okej. Uratujmy tego. Wszystko, czego chcesz. Dobra, pięknie. Dobra, ładnie. Dobra. Idealnie, no i został jeden. Jego po prostu dobimy. Żeby nie sprawiał czasem problemów. No i super, uwalniamy pierwszego więźnia. Wszystko będzie dobrze. Modliłem się, byś przyszedł. Idź, pilnuj się. No i widzę, że te wioski rybackie to każde w podobny sposób trzeba tutaj uratować tych ludzi z nich. O, jest bomba dymna, super. I to jeszcze dwie sztuki, no idealnie. Lepiej chyba być nie mogło w sumie. Dobra, jest kolejny jeniec. No oni tu chcieliby, żebym zeskoczył na niego z góry. Ciekawe, w jaki sposób ja mam to zrobić. Tędy? No są dość daleko ode mnie, nie wiem, jak ja bym z góry mnie niby zeskoczyć. O, chyba, że na tamtego. To nie wejdę tam? Na ten budynek? A, tu jest jakiś gościu. A, to na tego sobie zeskoczymy z góry. Piękna sprawa, ładnie. No jeszcze jeden, na jednego by wypadał zeskoczyć. Może się jakoś uda na któregoś z tych, już będzie z bani. Na przykład na tego. No i super. A fajnie, bo jakbyśmy te pieski załatwili. Bo ich bardzo nie lubię, są ciężkimi przeciwnikami. Dobra, został chyba tylko jeden. Albo dwóch. Dobra, już tylko jeden. No dawaj, chodź tu. No i super. No i uratujemy kolejnego. No i mamy cel poboczny zrobiony. Ha, nie wierzę w swoje szczęście. Już dobrze. Okej. Jeszcze trzeci. Gdzie może być trzeci jeniec?
bo ci dwaj to byli dość tak bardzo na widoku. Właśnie słucham, nasłuchuję, czy oni gdzieś tutaj są, ale ich nie widzę tak szczerze w tym momencie kompletnie. Może gdzieś niżej? Aha, zdecydowanie. Zaraz cię uwolnię, spokojnie. Zrobimy wpierw tego, bo ten jest od nas odwrócony tyłem. Więc będzie prosto, nawet się nie zorientuje chłop. Patrzcie, ile tu jest zapasów w ogóle. Pozbieramy sobie. No i fajnie. A jeszcze tylko tych pozabijać. Nigdzie nie pójdę, to niebezpieczne. Dobra, zabijmy tego. Jeszcze jeden został, ostatni już tak naprawdę. Idealnie. No i super, uratowany. Także nie ruszaj się. Mamy to, kolejna wioska uratowana. Myślałem, że Mongołowie zetną nam głowy, panie. Mongołowie szukają zbroi bohatera imieniem Gosaku. Proszę, weź ten klucz. Zasługujesz na nią. Nie pozwolę Mongołom tknąć dziedzictwa Gosaku. No, to ciekawe. Klucz Johamy jest jeden z 6 kluczy rzekomo prowadzących do zbroi Gosaku. Daj dar od rolników. Spoko, czyli warto te farmy w takim razie naprawdę uwalniać. Jest za to nagroda. I to znowu będzie to długie takie, jak się oni wprowadzają. Można to przewinąć? Bo jakby nie jest to nic ciekawego, jak oni się tutaj wprowadzają. A dostaliśmy poziom legendy, nice. Dobra, chyba się nie da tego przewinąć niestety. Będziemy patrzeć, jak tutaj się wprowadzają do wioski. No, na szczęście teraz się wprowadzili w miarę szybko, nie tak jak za pierwszym razem, więc fajnie, dostaliśmy 8 stali. Może się to do czegoś przydać oczywiście. I najważniejsze, techniki. To, co chciałem już ostatnio, czyli skrócony czas odnowienia koncentracji. Piękna sprawa. No i dobra. Czyli co, ta wioska już zrobiona. I w okolicy był jeszcze jeden pytajnik. No to zróbmy go. To lecimy, let's go. On chyba gdzieś tutaj będzie. Dobra, weźmy sobie po skałach, będzie szybciej. Dawaj, Jean, wspinaj. Mam nadzieję, że nie lisianora. Tylko, znaczy nie to, żebym nie lubił tych lisków, są bardzo fajne, tylko wolałbym coś po prostu innego. O, haiku, może być. Zawsze coś, zawsze jakaś odmiana. Haiku z cucu, niech będzie. To zobaczmy, co tym razem możemy sobie ułożyć, jaką historię. Rozmyślaj o śmierci tym razem. Strach obarcza nas, albo nieprzerwany ruch. W spokoju śpimy. Może to. Bronimy bez obaw, bez obawy. Zimna dłoń ziemi czeka. Spinamy się ku niebu. Bardziej mi się to podoba, tak szczerze. Bronimy bez obawy. W pokoju śpimy, bronimy bez obawy. Nawet się jako tak rymuje. Ze złej przeszłości. Wolność bez granic. Okej, okay. I coś jeszcze trzeciego chyba powinno być. Ale powiem wam szczerze, że nie widzę. Może być ta wolność bez granic. Daje się okej, okay, połączenie. W spokoju śpimy. Bronimy bez obawy. Wolność bez granic. No i dobra, mamy to, kolejna opaska. No i dobra. I tak naprawdę stąd widzę, że już tyle, to możemy się udać do kolejną wioskę, którą możemy wyzwolić. No i chyba będzie najszybciej z tych gorących źródeł, także lecimy tam. No, chciałbym to wszystko oczywiście jak najszybciej właśnie pozwalać te wioski, żebyśmy już to mieli zrobione. Dobrze, Kage.
I potem oczywiście pogłoski, potem misje poboczne. No, pogłoski są jakby jeszcze przed misjami pobocznymi, bo to jeszcze misje poboczne to myślę takie bardziej misje Ishikawy i pani Masako, no i potem oczywiście misja główna. Tak jest cel, no i oczywiście w międzyczasie te pytajniki. No i mamy wojskę Aoi. Zabij płonących wrogów. No nie wiem, czy będę ich podpalał. Ale powiem wam, że czuję się już dość silny i zobacz, i nawet tak chodzę tak trochę na pałysz te lokacje. No bo naprawdę, no czuję się silny. Nie mogę powiedzieć, że nie, naprawdę. No patrzcie, jak ich ładnie kosimy. Kolejny pad. No trochę nie po samurajsku, tam bój nam niby mówił, żebyśmy... Mongolskie orły. O, coś nowego. Mongolowie widzą wszystko z powietrza. Jeśli ich orzeł cię dostrzeże, zaalarmuje pobliskich wrogów. A to ciekawe. O, ty tarczą? No wiesz co? Powiedziałem przed chwilą, że czuję się dość silny i teraz mnie prawie pokonał. No patrzcie no. Weź się ogarnij. No, dzięki. Dobra, możemy tam tego już chyba uwolnić. Pośmiesz się! No już masz, już cię ratuję. Kamień z serca. Dzięki ci, panie Sakai. Postaraj się uważać. Dobra. Jeszcze dwóch trzeba uratować. Nie wiem, gdzie są te mongolskie... Patrzcie, jest mongolski orzeł. Gdzie on jest? Okej, okay, zestrzelony. Biedny orzeł. No ale no, co zrobisz? Nie chciałem, ale musiałem, jak to mówią. A tego po cichu załatwimy. No ale nie tego mam bić, tego. Dobrze, okej. Dobra, zróbmy tak. Aż ty, spryciarzu, no. Patrzcie, zabił mnie. Ale na szczęście mamy dość dużo tych kartów ducha jeszcze. Dobra, udało się. Ale nie było łatwo, kurczę. Troszkę się źle wbiłem. No, troszkę może rzeczywiście za pewnie się poczułem. To jest zmiana faktu, że żyjemy. Że jakoś żyjemy. Mam u ciebie dług wdzięczności. Ukryj się gdzieś. Uważaj. Widziałem, jak pani Masako jechała. Dobra, tego orła też niestety trzeba załatwić. O, tu się możemy w ogóle przecisnąć. Może coś w środku będzie. A, chyba jednak nie. No jeszcze jeden gdzieś tutaj będzie wieśniak do uratowania. To będzie gdzieś tutaj? Chyba tutaj. A, tego możemy przez to załatwić. Pięknie. Nie jest bezpiecznie. Jak to nie jest bezpiecznie? Ten orzeł w ogóle się chyba zgubił i latuje w ścianę cały czas. Więc bywa, tak to jest z tymi ptakami czasami. Wejdźmy dachem. A gdzie są ci Mongołowie? Tu jest jakiś, to może byśmy na niego zaskoczyli. Pięknie. O to chodzi. Jeszcze tu jest jeden. Cicharwo! Okej, okay, i tam jest ostatni. No i to będzie wszystko, tyle z Mongołów. No i koniec. Super, to ratujemy ostatniego. No i wioska uratowana. No i no szkoda, że te orły musimy zabijać, no ale no niestety. Nie są po naszej stronie ewidentnie. No już się nie drwij. Już jesteś wolny. Uratowałeś nas.
Czy znaleźli wasz klucz do zbroi Gosaku? Mogą się tym kluczem udławić. Gosaku to tylko postać z bajki dla dzieci. Nie wierzysz w istnienie zbroi? Nic a nic. Weź klucz i sam się przekonaj, mój panie. Dobra, czyli mamy już drugi klucz. Że też ci zdrajcy zaatakowali planetę. Potrzebujemy tak naprawdę jeszcze czterech, a widziałem tylko dwie wioski, które jeszcze możemy wyzwolić. Na ten moment. Ej, dobra, znowu się wprowadzają. No i fajnie, że wioska w sumie odżyła. Niech będzie. Pytanie tylko, czy będzie tu jeszcze jakaś pogłoska w tej wiosce w sumie. Czysta woda. Tylko jeden łyk. Na pewno jest bajerz legend. Coś tu jeszcze będzie? No wydaje się, że nie. Możemy się tylko jeszcze szybko przejść po tej wiosce, zobaczyć, czy rzeczywiście nie ma jakiegoś pytajnika. O, jest. Jest, zdecydowanie jest. Tutaj będzie pogłoska jedna. Także porozmawiajmy. Te krzyki! Musisz coś zrobić, panie! Jakie krzyki? Co się stało? Najpierw usłyszałem mongolskie bębny. Śpiew. Ale gdy pobiegłem popatrzeć, widziałem naszych ludzi. Oszalałych, wrzeszczących, jakby tkwili w jakimś koszmarze. Może to ich nowa sztuczka. Gdzie to było? Niewielka osada w Akasimie, w pobliżu brzegu Topielca. Sprawdzę to. Uważaj, panie. Okej. Okay. Czyli nowy region w ogóle. Podróż do przeszłości. O, daleko niestety na razie od nas. Tak sobie patrzę, co tu jeszcze. Teraz moglibyśmy przejść tu. Do przeprawy wartkich wód, zobaczcie, tutaj też będzie coś. Terytorium Mongołów. Dobra, no to pójdziemy sobie stąd będzie chyba najbliżej. I będziemy odkrywać te rzeczy, których jeszcze właśnie nie zrobiliśmy. Bez ciebie bym sobie nie poradził. Oczywiście, że tak, Kage jest najważniejszy tutaj. Bardzo dobry koń, dobrze się sprawuje. No i dobra, jedziemy, 300 metrów, to bardzo blisko raczej. To jedziemy w takim razie przed siebie. No i jedziemy. Dobra, zaraz powinniśmy być na miejscu. W sumie myślałem, że coś jeszcze będzie może po drodze ciekawego, ale chyba jednak nie. Jakiś tam dzik. Przepłyńmy. Albo może tędy. No i gdzie jest to miejsce? No już powinniśmy być bardzo blisko. O! Staranowałem sarnę przez przypadek. Bywa i tak. A, tutaj. Dobra, w tą stronę. No i co tu mamy zrobić? No jest to zdecydowanie terytorium Mongo. Patrzcie, jak ich powiesili tych ludzi. Zabij wrogów za pomocą długiego łuku, pokonaj Mongołów. A patrzcie, będą się bić z niedźwiedziem. Możemy im w sumie pomóc. Albo bardziej pomóc niedźwiedziowi w sumie. Jeszcze jeden. Kończyły mi się strzały. Zmieńmy na inne. O, tu jest chyba szef w ogóle. Dobra, zabijmy go normalnie. A tego możemy już zabić nienormalnie w sumie. Gdzie on poleciał ten mongoł? Dobra, załatwiony. No gdzie ten szef poleciał? A tu jest, dobra. Stawa kamienia. Ja wiem, która to jest. Na czwórce, dobra. I ładnie, załatwiony. To nie był chyba jednak szef, nie był aż taki trudny. Jest mongolski artefakt, super. Mongolskie plany. Mongolscy przywódcy opracowują szczegółowe plany najazdu na terytorium wrogów i zbierają dokładne informacje na temat ich systemów obronnych, dróg, zbiorów, źródeł wody i nie tylko. Wysyłają również szpiegów, którzy mają za zadanie zakłócać
skutać wrogich wodzów i wykorzystują propagandę, aby przekonać miejscową ludność, że Mongołowie są wybrańcami biedoty. No w sumie sprytny plan. Dobra, jeszcze jednego typa z łuku by trzeba było zabić. Tutaj jeszcze z tego miśka podnieśmy. Skóry przydadzą się. O, patrzcie, już możemy, tak, możemy sobie coś ulepszyć nawet. I gdzie są ci przeciwnicy? Tam jest jeden. Jest ich chyba nawet troszkę więcej niż jeden, ale... Zadmy po prostu, że z długiego łuku nie trafiłem jeszcze dobrze. Dobra, padnij. Naprawdę nie trafiłem. A, no to trochę przypał. Mamy tu jeszcze jakieś strzały. Patrzcie w ogóle, jaka fajna sztuczka na arcie teraz. Nie, bo chciałbym, wiecie, zabić tego gościa z łuku, ale kurczę, nie ma nigdzie strzał. Może tu? Też nie. No dobra, trudno. Dobra, zróbmy tak. Będzie prościej. Ej, po co mnie tak biją dzisiaj? O, w końcu. Dobra. Okej, ładnie. I chyba ostatni. Dobra, udało się. Szkoda, że bez celu pobocznego, no ale ważne, że wybić ci. I też mongolski artefakt zabrany, także spoko. Pytanie, czy coś tu jest jeszcze? Jest jeszcze jakaś skrzynka, to weźmy ją. A i tu były akurat strzały, no teraz mi już strzały nie są potrzebne. I co? Udało się, tak? No dokładnie, tu jest jeszcze jeden pytajniczek. No sobie go zrobimy i zobaczcie, że mamy już tą część wtedy praktycznie zrobioną. I będziemy mogli udać się tutaj, gdzie jest jeszcze ostatni obóz nam znany, przynajmniej na ten moment. No bo tutaj jeszcze dalej są oczywiście terytoria Mongołów, ale na razie zrobimy sobie to do końca, czyli tu. No i tutaj misję pani Masako, myślę, żeby już do tego obszaru na pewien czas nie wracać. Tak mi się wydaje, że będzie chyba najlepiej. Chodź kawę. 210 metrów stąd tylko. Niedaleko w sumie. No i zaraz będziemy na miejscu. I co tu będzie tym razem? Isianora! No i fajnie, chodź blisko. Dawaj. No, bardzo dużo tych lisich nor. To muszę przyznać, że szukałem, że tutaj akurat tego chyba jest zdecydowanie najwięcej. No i dobra. Co tak pędzisz? Poczekaj na nas. Poczekaj. Już lecimy za tobą. Dobra, no i co jest? Jest kapliczka oczywiście. No i modlimy się. No i super. Ile nam jeszcze brakuje? Jeszcze 3 sztuk, czyli co najmniej 3 lisie nory na pewno będą, ale wydaje mi się, że będzie ich jeszcze zdecydowanie więcej. Dobra, przydałoby się teraz tą terytorium Mongołów uwolnić. Chyba najbliżej będzie stąd? Albo stąd może. No, stąd gdzie zaczęliśmy dzisiejszy odcinek, także ruszamy z powrotem. Myślę, że tutaj nie będę tego ciął, bo tutaj może coś jeszcze być ciekawego po drodze, bo też są to w miarę nowe w ogóle miejsca, w których wcześniej nie byliśmy. Więc zobaczymy, czy coś właśnie będzie ciekawego po drodze. No, są jacyś bandyci. A to, załatwmy ich. Zabić go razem! No, dawaj. O, powinieneś raczej. Pięknie, jeszcze jeden. Chodź tu. Idealnie. A ty co, nie uciekasz? Nie boisz się? No, nie bał się.
Nie wiem, czy to mu wyszło na dobre, że się nie bał, ale no nie bał się ewidentnie. Dobra, nie nasz problem, lecimy dalej. No już widzę światła, czyli już jesteśmy bardzo blisko farmy Takeshiki. I co, pewnie też trzeba będzie ocalić trzech wieśniaków. Dobra, chyba jesteśmy na miejscu. Czterech jeńców trzeba ocalić za pomocą wybuchowej strzały, zabić trzech wrogów. Nie, zadać obrażenia. Dobra, nie będziemy robić tego celu pobocznego, po prostu ich wybijemy. Chociaż w sumie mam strzały wybuchowe. No zobaczymy. No dawaj, tą strzałą wybuchową. A, udało się już. No ładnie. Dobra, myślałem, że to będzie gorsze do zrobienia. A, ładnie poszło. No i mamy cel zrobiony, poboczny. Jednak. Prawie straciłem już nadzieję, panie. Postaraj się uważać. No i fajnie. Małą łodzią. W środku nocy. Może się udać. Dostaliśmy też amunicję, ciężkie strzały. Wyszukamy kolejnych wieśniaków. Gdzie oni mogą być? Bo na pewno tutaj na górze będą. I pytanie, gdzie jeszcze? O, już nawet ich widzę. Ładnie dostał. Tam nas jakiś widzi, a może byśmy tak ich zaszli właśnie tak jakoś. A i koniec z mojego zajścia. Okej. Okay. Dobrze, że nie mają zbroi ci przeciwnicy. Jakby mieli zbroję, mogłoby być gorzej, a tak, to to. Łatwiutko ich wykosimy. Jeszcze jeden. Weźmy sobie. O, patrzcie, jeszcze tu jakiś jeden się znalazł. Zostaw go. Dobrze. Aj, pięknie. Pokonani. O, ratujemy kolejnego. Żyję. Dzięki ci, mój panie. Ukryj się gdzieś. Nie ma problemu. Uratowany kolejny gościu. No jeszcze dwóch. Wydaje mi się, że w tym miejscu to już raczej nie. Gdzieś bardziej w tą stronę może? A, tam są. Dobra, tam będzie kolejny. I tam pewnie daleko będzie kolejny czwarty. Chuj! Arwo! Dobra, jeden padł. Okej, okay, zadmy grubego, będzie łatwiej. Pięknie. Okej, udało się. No i został tylko łucznik. No i super. Chyba wszyscy, co? To cię zobaczy. A tam jeszcze jeden, dobra. No i chyba tyle. Już wszyscy? Mogę cię uwolnić? Tutaj! No już idę przecież. Przecież sam powiedziałeś, że nas zobaczą, no to musiałem ich wybić przecież. To koniec. Dziękuję. Już dobrze. Dobra. Nie rozumiem, co mówią. I jeszcze jeden, pewnie będzie tam daleko, tak mi się wydaje. Ta farma chyba się jeszcze ciągnie, nie? O, możliwe. Teraz to w sumie to weźmy na Kagę. Trzeba będzie kawałek przejechać, a będzie szybciej zawsze. A nie, za daleko się oddaliśmy, zobaczcie, gdzieś tutaj musi w takim razie to być. No gdzie jest on? Gdzie jest ten czwarty jeniec? Tutaj jest, dobra. Mamy go. Dobra, poczekajcie, zaraz do was wrócę. Dobra, już jestem z powrotem, także lecimy dalej. Mamy tutaj tych paru Mongołów. A, już nawet nie będę skuradał, tylko po prostu ich załatwimy. Nie są oni trudni. No, ale piesek może sprawić problemów. Wow!
Fit, wybuchową strzałą go przez spodek wziąłem. A, zmieńmy sobie na normalny łuk. Gdzie jest ten więzień? Tutaj, mogę już cię uwolnić? Jeszcze jeden do pokonania. Jak ryzykowne? Kogo ty tu widzisz jeszcze? A, piesek na przykład. Błagam. I co, i ten, tak? Ci jeszcze przeszkadza. To chyba wszyscy, co? Już? Nie ruszę się stąd, póki nie zginął. A, jeszcze jeden jest, dobra. Oki. Cicharwo! To już go nie ma. To już chyba możesz, co? No i pięknie. To uciekaj. Nie ruszaj się. To najlepszy dzień w moim życiu, panie. Idź, pilnuj się. No nieźle, pewnie ci wymordowali rodzinę, spalili ci całą wioskę, a ty mówisz, że to najlepszy dzień w moim życiu, bo cię ktoś uwolnił, no. No niezłe, niezłe. Ciekawa sprawa. Ale patrzcie, mamy poziom legendy wzrósł, mamy jeden punkt. Ja i tak poczekam, aż będziemy mieć dwa punkty, to wtedy raczej teraz wszystko już za dwa punkty ulepszamy. A zobaczcie, że za to nie dostaliśmy tego klucza, nie dostaliśmy od nich, to ciekawe. Coś tu będzie ciekawego w okolicy? Nie, tylko Bajarz Legend. W ogóle coś chciałem sprawdzić. O wiem, że jak mamy te techniki, to w sumie jedną rzecz bym sobie kupił. Kupiłbym sobie na przykład wiatr, który nas prowadzi do gorących źródeł i chciałbym zobaczyć, na czym to po prostu polega. Tak, żeby zobaczyć, czy to nam po prostu pokaże. Ustal cel przewodniego wiatru na mapie. No właśnie chciałem zobaczyć. I co teraz? Czy to jak teraz wejdziemy na mapę, to czy to będzie pokazane? No tak patrzę. No nie wiem, czy zostało to pokazane coś. Szczerze wam powiem, chyba nie rozumiem, jak to działa. Ale nic, dobra, widzę, że tutaj mamy jeszcze jeden pytajnik w sumie. Możemy go zrobić, jak już jesteśmy... Jak już robimy dzisiaj pytajniki, to róbmy te pytajniki i te wszystkie takie rzeczy poboczne. A, już myślałem, że to mongolski za omega, to chyba nasz teren. No w sumie tak, byliśmy tu z panem Shimurą i to odzyskiwaliśmy, więc... Oczywiście, że nasze. Wow. Nie skacz kagę lepiej, bo się jeszcze zabijemy. Okej. Okay. Chyba lecimy w dobrą stronę. Okej, nagle się zaczął akt drugi w tym miejscu? A tak, bo lecimy tam dalej, okej. Izuhara jest zaatakowana. Kokun Hanszku i odbyt wysłał swoje mongolskie wojska na farmy Izuhary. Przegoń Mongołów i wyzwój lud. A, czyli kolejne dwie farmy, tak? Do... Które mamy odbić. No dobra, no jak tak, to będziemy odbijać. Przed chwilą to prawda odbijałem, ale... Są kolejne dwie, to niech będzie. Oj, mamy stojak na bambusa, pięknie. Zróbmy sobie. No to dość prosty stojak na razie. Tak, pięknie. Okej. Okay. Dobra, źle to zrobiłem, jeszcze raz. Dobra, źle, jeszcze raz. Ej, za wolno. To już było dobrze, tylko za wolno to wcisnąłem. Dobra, źle. Lubię te stojaki na bambusy, bo się mylę często. Dobra, udało się, mamy to. No, ten był dość prosty stojak na bambusa. Jeszcze dwa potrzebuję takie znaleźć, okej. No i co? Musimy te dwa miejsca jeszcze odbić. I również musimy się potem udać tutaj do pani Masako jeszcze, żeby zrobić jej tę misję. Dobra, to jest dość blisko. To może to byśmy tak szybko jeszcze zrobili. To idźmy, wybijmy tamtych Mongołów. Wybierzemy się na przejażdżkę. Tej farmy i myślę, że wtedy będziemy już sobie kończyć, jeszcze tą farmę właśnie sobie ocalimy, że tak powiem.
Ona jest już tu blisko. Także lecimy, lecimy. Zabij wrogów bez leczenia się. Spoko, spróbujemy. Wpierw wybijemy tego. Dobra, dwóch już padło. Trzech. Nie trafiłem. Czterech. Pięciu. Sześciu. I siedmiu. No i się udało już cel poboczny zrobić. Bardzo szybko. Co niebezpieczne, a bo tam jeszcze idą. Dobra, widzę ich. Jeszcze tam jakiś jest. A nie wyskoczę tędy? Naprawdę? Dobra, to niepotrzebnie tu wchodziłem w takim wypadku. Nie, jeszcze nie. O ty. Nie trafił, dobra, mamy go. No i już, wybity. No już ci lecimy pomóc. Wszystko będzie dobrze. Liczyłam, że przyjdziesz. Ukryj się gdzieś. Uważaj. No i dobra. Jeden już, jeden wieśniak, farmer, jeniec już wyzwolony. Widzę już drugiego. A to w sumie połowę co zabiliśmy tych, to już byli do drugiego od razu. Dobra. I co, zostaj sam. Ej, pięknie. Proszę. Już wychodź, już cię uratujemy, spokojnie. Myślałam, że tu umrę. Idź, pilnuj się. No i dobra. Gdzie ten ostatni wieśniak? Chyba tutaj będzie blisko, skoro tu już są przeciwnicy. O, dokładnie. Dobra. Sześć strzał jeszcze dostaliśmy, piękna sprawa. No i super, też szybciutko załatwiony. No i tu w środku jeszcze są. A to tych już po cichu rozwalimy. I tego jeszcze zabijmy. Pięknie. No i ostatni został tak naprawdę chyba już. No, otwieraj, otwieraj, Jean. Dobra, no i gdzie jest ten jeniec? Na górze? Dokładnie. No i udało się, uratowana. No i mamy to. Szybko, sprawnie, przyjemnie. Zawdzięczamy ci życie. Weź klucz do zbroi Gosaku. Zrób z niej użytek. Widzieliście zbroję na własne oczy? Nie ośmielilibyśmy się, panie. Mieliśmy strzec jej dla kogoś takiego jak ty. No i super. Mamy kolejny klucz. Czyli mamy już chyba trzy te klucze, o ile się nie mylę. Bardzo fajnie. No, sobie słodko śpią, Jean, razem z Kage, ale czas wstawać. No i zobaczcie, mamy już trzeci ten klucz, tak naprawdę myślę, że w następnej wiosce zdobędziemy czwarty i dwa następne pewnie będą dopiero dostępne po tym akcie. Myślę, że następny akt to dopiero będzie dostępność, kiedy właśnie zaatakują. Ale zobaczymy. Dobra, na razie jest spoko i co, no, musimy jeszcze zrobić tylko ten pytajnik tutaj i potem już się dostać tutaj. A właśnie, tylko na tych farmach jeszcze nie zebrałem pogłosek. Tylko też pytanie, czy one gdzieś tu będą, jakieś pogłoski. Blisko.
Dobra, to myślę, że sobie już popatrzę też na te pogłoski pomiędzy odcinkami. Zobaczymy, czy gdzieś one tutaj są w tych dwóch miejscach, żeby właśnie tutaj też nie tracić na to czasu. I myślę, że w tym momencie sobie zakończymy odcinek. To taki odcinek bardziej, powiedziałbym się, pobawiliśmy się w takiego wyzwoliciela. No tutaj parę rzeczywiście wiosek wyzwoliliśmy z rąk Mongołów. Także dobrze, no i zbieramy te klucze. No i też tak naprawdę ten teren już praktycznie cały zrobiony. Został nam tylko tu, no i ta pani Masako, co tutaj jest. No i to będzie wszystko i będziemy mogli udać się do drugiego aktu. Także to tyle ode mnie, dzięki bardzo za uwagę. Zostawcie lajka i suba, jeśli odcinek wam się podobał. Zapraszam też na inne serie na moim kanale. No i to tyle ode mnie, trzymajcie się, do następnego. Na razie, hej.